Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z taką krótką opowieścią, którą niedawno słyszałam i chciałam się z Wami tą opowieścią podzielić. Cała historia dzieje się na statku. Na statku, na którym znajduje się oczywiście rybak, ponieważ jest to statek rybacki i na którym znajduje się naukowiec. Pewnej bezchmurnej nocy naukowiec wyszedł na statek, zaczerpnąć świeżego powietrza, zobaczył rybaka, który wpatruje się w niebo, podszedł i zapytał się: drugi rybaku, ile już lat zajmujesz się właśnie połowem ryb? Na co rybak odpowiedział, że od 12 roku życia. Naukowiec zapytał się: to w takim razie pewnie świetnie się znasz na gwiazdach, na astrologii, czy mógłbyś mi coś o tym powiedzieć? Zdziwiony rybak powiedział: nie, nie drogi naukowcu, ja totalnie nie znam się na gwiazdach, totalnie nie znam się na astrologii, jakkolwiek nie mogę Ci w tym wszystkim pomóc. Na co naukowiec powiedział: jak możesz być rybakiem i nie znać się na astrologii? Jesteś głupim rybakiem, jesteś beznadziejnym. Przecież jak możesz tyle lat pływać łodzią i nie znać się na astrologii? Następny dzień przyszedł naukowiec niestrudzony w swoich tutaj chęciach zdobycia jak największej wiedzy. Podszedł znowu do rybaka i zapytał się go o faunę i florę morską. Powiedział mu: drogi rybaku, ty już od tylu lat zajmujesz się połowem ryb, na pewno znasz się na faunie i na florze morskiej. Może mógłbyś mi coś opowiedzieć? Na co rybak powiedział, że on się totalnie na tym nie zna i w ogóle mu w tym nie pomoże. Na co naukowiec się bardzo zirytował i zdenerwował i powiedział: jak ty możesz nie znać się na faunie i na florze, skoro jesteś rybakiem, jesteś głupim, beznadziejnym rybakiem, marnujesz swoje życie na bezsensowne rzeczy i nie potrafisz mi tutaj wytłumaczyć nie podać mi najprostszych informacji. Naukowiec zdenerwował się i poszedł spać. Minęło znowu kilka dni. Naukowiec dobrze w dobrym humorze po raz trzeci podszedł do rybaka, mając nadzieję, że już tym razem na pewno się coś dowie, i zapytał się rybaka, czy wie coś na temat meteorologii, czy mogę mu coś opowiedzieć, no przecież w końcu jest rybakiem, więc no musi się na tym znać. Na co rybak powiedział, że on nawet nie wie, co to znaczy ta meteorologia i tak naprawdę on by nawet tego nie potrafił napisać i że nie pomoże mu niestety. No już to naukowiec już był wściekły, powiedział, że już nigdy do niego nie podejdzie, że jest po prostu tak beznadziejny i tak głupim rybakiem. No i zdenerwowany poszedł do kajuty. Natomiast w nocy rozpętała się wielka burza. Wszyscy zaczęli wychodzić ze swoich kajut, wszyscy zdenerwowani, co się dzieje. Oczywiście naukowiec też wyszedł i podszedł do niego rybak i zapytał się: drogi naukowcu, no jest burza, jest bardzo niebezpiecznie, czy ty potrafisz pływać? Na co naukowiec powiedział, że nie, że nie potrafi, że nie miał kiedy się nauczyć, że on spędził całe życie w książkach i, no i po prostu nie miał kiedy się nauczyć pływać, na co rybak się zdenerwował i powiedział, że jesteś głupim naukowcem, jak możesz nie potrafić pływać? Najprostszą rzecz w życiu, a ty nie potrafisz pływać? I to jest, wiecie, taka krótka historia, z której ja mam dwie refleksje. Pierwsza refleksja jest taka, kochani, że w życiu trzeba umieć pływać. W tym życiu, w którym my żyjemy, w tym życiu takim szybkim, w tym życiu, który jest nastawiony na zarabianie, na konsumpcjonizm, musimy potrafić idealnie się przemieszczać, wybierać to, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, tak żebyśmy nie zatopili się, nie zaginęli w tym wirze tego pędu, tej potrzeby zarabiania jak najwięcej pieniędzy, tej potrzeby bycia jak najlepszym, zdobywania jak najwięcej, takiego poczucia, że musimy być zawsze na fali i że musimy być zawsze na szczycie. I musimy wyselekcjonować to, co jest dla nas ważne, a to, co jest dla nas mniej ważne. Musimy wiedzieć, jakie mamy w życiu wartości. Musimy się nad tymi wartościami zastanowić, bo czasami się okazuje, że wiecie, liczne dyplomy, liczne ukończone szkoły o niczym nie świadczą. Że kiedyś mi taka pani doktor powiedziała tak, i ja te słowa bardzo dobrze pamiętam. Ona mówi: Sylwia, człowieka nie ocenia się po tym, jak traktuje tych najwyższych. Najwyższych to znaczy tych, którzy mają tytuły, tych, którzy są nad nami. Nie ocenia się przez pryzmat tego, jak traktujemy naszego szefa, jak traktujemy na przykład kogoś, kto ma wyższe stanowisko, czy my czegoś od tej osoby potrzebujemy, oczekujemy. Człowieka się ocenia
pod względem tego, jak traktuje tych maluczkich, jak traktuje tych, którzy są pod jakby nami, prawda, w takiej hierarchii, powiedzmy, życiowej. Czyli na przykład, tak ona powiedziała, że kiedyś widziała, jak pan profesor wyzywa sprzątaczkę od właśnie debilek, po prostu wyzywał ją strasznie. I tak naprawdę to świadczy o człowieku. To świadczy o tym, jakim jesteśmy ludźmi, jak traktujemy tych mniejszych, tych maluczkich, tych, którzy po prostu w naszym mniemaniu są jakby pod nami, czy nawet jak jesteśmy w pracy, prawda, mamy różne stanowiska i to jest bardzo ważne, żeby się w tym nie zatracić, ponieważ ktoś, kto z naszej perspektywy może być w tej naszej hierarchii życiowej niżej, on ma o wiele większą mądrość życiową, on jest o wiele bardziej szczęśliwszy, on o wiele bardziej docenia życie. Ja powiem Wam, jeżeli oglądaliście Q&A, to wiecie, że ja z moim mężem dużo zwiedzam i zwiedzam też kraje, które są bardzo ubogie. I powiem Wam, że czasami mi się wydaje, że ci ludzie, którzy mają o wiele mniej, są bardziej ubożsi od nas, którzy nie mają dostępu właśnie do jakiegoś tutaj internetu, do jakiegoś wielkiego rozwoju, nie żyją w wielkich miastach, oni są o wiele bardziej szczęśliwsi. Oni mają o wiele większą mądrość życiową niż na przykład nie jeden człowiek, który mieszka, powiedzmy, w wielkim mieście, który nastawiony jest na karierę, który nastawiony jest na rozwój, który cały czas coś zdobywa, który kończy setny fakultet, bo może ta osoba, która ma tyle tych fakultetów, ona nie potrafi pływać, czyli nie potrafi wyselekcjonować tego, co w życiu jest najważniejsze. Jest w tym wirze, bezmyślnym wirze zdobywania, nie zastanawiając się tak naprawdę, na czym w tym życiu się skupić i co jest najważniejsze. A ta osoba biedna, która nie ma, która jakby żyje z dnia na dzień, ona wie, co jest najważniejsze, ona potrafi się cieszyć, ona potrafi się śmiać, ona potrafi doceniać te swoje życie. Także kończę tą opowieść krótką i Wam zostawiam puentę tej całej opowieści. Chciałabym, żebyście się nad tym zastanowili, czy my w tym naszym życiu potrafimy pływać, czy tylko mamy po prostu jakieś tam, zbieramy jakieś papierki, dokumenty i na tym budujemy nasze poczucie wartości, a także jak traktujemy innych ludzi, jak traktujemy osoby, które na przykład w tej naszej hierarchii życiowej, tak jak już mówiłam, czy na przykład w pracy mają stanowisko niżej od nas, albo dużo niżej od nas, czy my jesteśmy dla nich odpowiednio życzliwi, odpowiednio mili, czy nie. Także kochani, pozdrawiam Was, no i zachęcam do refleksji oczywiście. Buziaczki wielkie.